Od najmłodszych lat Marcin odczuwał w sobie niezwykłą pasję do biznesu. Był to dla niego nie tylko zwykły pomysł czy marzenie, ale prawdziwe powołanie. Już w szkole podstawowej wyróżniał się pomysłowością i umiejętnością zarządzania, organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia wśród kolegów. Był tym, który zawsze starał się znaleźć rozwiązanie, kiedy inni zniechęcali się lub tracili nadzieję. Marcin nie był typem dziecka, które bawiło się w zwykłe zabawy. Już w młodym wieku interesowały go księgi rachunkowe ojca, które przeglądał z zaciekawieniem, próbując zrozumieć ich tajniki. W miarę jak dorastał, jego zainteresowania ewoluowały, a wraz z nimi rozwijały się jego ambicje. Nie było dla niego pytania, czego chciałby spróbować w życiu, od samego początku wiedział, że jego celem jest założenie i prowadzenie własnej firmy. Kiedy inni nastolatkowie spędzali wolny czas grając w gry komputerowe czy oglądając telewizję, Marcin wciąż pracował nad swoimi projektami. Rozwijając swoje umiejętności zarządzania, uczył się na własnych błędach i czerpał wiedzę z książek oraz internetu. Był zdeterminowany, by zbudować coś, co przetrwa i co będzie nie tylko źródłem jego utrzymania, ale również dumą i spełnieniem jego marzeń. Jego rodzina zawsze wspierała go w tych dążeniach. Ojciec, chociaż początkowo sceptyczny, widział w synu potencjał i starał się go wspierać, udzielając rad i dzieląc się swoimi doświadczeniami biznesowymi. Matka natomiast zawsze wierzyła w nieograniczone możliwości swojego syna i nieustannie go motywowała do działania. To właśnie rodzina była dla Marcina fundamentem, na którym budował swoje marzenia i ambicje. Kiedy nadszedł czas wyboru kierunku studiów, Marcin bez wahania zdecydował się na ekonomię i zarządzanie. Była to dla niego kolejna krok w realizacji jego marzeń o własnej firmie. Studia dały mu solidne teoretyczne podstawy, które potem mógł wykorzystać w praktyce. Ale to nie były tylko książki i wykłady, które kształciły jego umysł. To było również doświadczenie zdobywane podczas różnych praktyk zawodowych i staży, gdzie mógł obserwować procesy biznesowe na własne oczy i uczestniczyć w nich. Wszystkie te doświadczenia, od dzieciństwa po studia, kształtowały w Marcina wizję sukcesu. Nie był to dla niego tylko obraz bogactwa i prestiżu, ale przede wszystkim idea stworzenia czegoś wartościowego i trwałego. Widział siebie jako lidera, który nie tylko osiąga sukcesy finansowe, ale również wpływa pozytywnie na życie innych ludzi, tworząc miejsca pracy i przyczyniając się do rozwoju społeczności. To był jego cel, na który pracował nieustannie, przyświecający mu jako gwiazda przewodnia w podróży przez świat biznesu. Po latach poświęceń i ciężkiej pracy, Marcin w końcu dotarł do punktu, który był dla niego spełnieniem marzeń, założył własną firmę. To był moment niezwykły, który oznaczał nie tylko osiągnięcie konkretnego celu, ale również początek zupełnie nowego etapu w jego życiu. Od tego momentu to już nie tylko marzenia i plany, ale rzeczywistość, którą musiał kształtować i rozwijać. Droga do tego momentu była jednak daleka od łatwej. Marcin musiał stawić czoło wielu przeciwnościom i wyzwaniom, które napotykał po drodze. Nie brakowało trudności finansowych, administracyjnych czy konkurencyjnych. Jednak każda przeszkoda, zamiast go zniechęcać, wzmacniała jego determinację. Każdy problem był dla niego tylko kolejną szansą na naukę i doskonalenie się. Niezliczone noce spędzone nad planami biznesowymi, analizą rynku i strategią działania były dla Marcin elementem codzienności. Dni poświęcone na negocjacje z kontrahentami i budowanie trwałych relacji z klientami stanowiły fundamenty jego przedsiębiorstwa. Wiedział, że kluczem do sukcesu nie jest tylko świetny pomysł czy umiejętności zarządzania, ale również praca nad sobą i ciągłe doskonalenie. Z każdym krokiem, który podejmował, Marcin rozwijał się nie tylko jako przedsiębiorca, ale również jako człowiek. Nauczył się cierpliwości, wytrwałości i samodyscypliny. Zrozumiał, że sukces nie przychodzi łatwo i że czasem trzeba być gotowym na poświęcenia, aby osiągnąć swoje cele. Ale wiedział też, że każdy wysiłek ma sens, gdy ma się jasno określony cel i nieustannie dąży się do jego realizacji. W trakcie budowania swojej firmy, Marcin nie był sam. Miał obok siebie żonę, która była jego największym wsparciem i największą motywacją. Poznali się w młodych latach, gdy obydwoje jeszcze marzyli o własnej przyszłości i kształtowaniu swojego życia. Teraz, po latach wspólnego życia i pracy, stanowili nierozerwalny zespół, gotowy stawić czoła każdemu wyzwaniu. Żona Marcina nie tylko była jego partnerką życiową, ale również partnerką biznesową. Zawsze wspierała go w jego wysiłkach i była gotowa z nim podzielić każde obciążenie.
Jej obecność sprawiała, że nawet najtrudniejsze chwile stawały się łatwiejsze, a problemy mniejsze. To właśnie dzięki niej Marcin mógł skupić się na pracy i realizacji swoich celów, wiedząc, że ma przy sobie kogoś, na kogo zawsze może liczyć. Rodzina Marcina była dla niego nie tylko źródłem wsparcia, ale również motywacją do działania. Ich dzieci, dwie córki, od najmłodszych lat obserwowały ojca i czerpały z jego determinacji i wytrwałości. Widząc, jak ciężko pracuje i jak wiele poświęca dla swoich celów, same również starały się być ambitne i zdeterminowane w dążeniu do własnych marzeń. To właśnie rodzina była dla Marcina motorem napędowym, który pomagał mu pokonywać trudności i przeszkody po drodze. Bez ich wsparcia i miłości jego droga do sukcesu byłaby znacznie trudniejsza i bardziej wymagająca. Dlatego też Marcin zawsze doceniał to, co miał i starał się być dla swoich bliskich najlepszym przykładem do naśladowania. Dla Marcina upadek jego firmy był jak grom z jasnego nieba. Po latach sukcesów, nagłe notowanie strat było czymś zupełnie niezrozumiałym i nieprzewidywalnym. Budował swoje przedsiębiorstwo z takim zaangażowaniem i starannością, że trudno było mu uwierzyć, że teraz wszystko może runąć. Pierwsze sygnały problemów pojawiły się nagle, bez ostrzeżenia. Raporty finansowe zaczęły pokazywać spadki w zyskach, a następnie nawet straty. Marcin był w szoku, próbując zrozumieć, jak to się stało. Przecież wszystko wydawało się być w porządku, sprzedaż była stabilna, relacje z klientami nie były nadszarpane, a zespół pracował tak samo solidnie jak zawsze. Skąd więc te nagłe problemy? Analiza wszystkich aspektów działalności była dla Marcina priorytetem. Przeglądał raporty finansowe, analizował procesy produkcyjne, przeprowadzał rozmowy z pracownikami na różnych szczeblach hierarchii. Szukał wszelkich możliwych przyczyn, próbując zrozumieć, co poszło nie tak. Ale im głębiej zagłębiał się w analizę, tym bardziej stawało się to dla niego zagadką. W miarę jak dni mijały, a problemy się nasilały, Marcin zaczął odczuwać coraz większą frustrację i bezradność. Był przyzwyczajony do rozwiązywania problemów i pokonywania przeszkód, ale tym razem było to zupełnie inne. Nie mógł znaleźć logicznego wytłumaczenia dla sytuacji, w której się znalazł. Było to dla niego bolesne doświadczenie, które podważyło jego pewność siebie i wiarę w to, co dotychczas budował. Najgorsze jednak było to, że upadek firmy nie dotyczył tylko jego samego. To była również klęska dla wszystkich ludzi związanych z jego przedsiębiorstwem, dla pracowników, którzy w niego wierzyli i dla klientów, którzy mu zaufali. Marcin czuł się winny i odpowiedzialny za ich los, co tylko pogłębiało jego frustrację i bezradność. Wkrótce jednak zrozumiał, że musi działać szybko i zdecydowanie, jeśli chce uratować to, co zostało z jego firmy. Musiał podjąć trudne decyzje i zacząć działać z determinacją i zaangażowaniem, jak nigdy dotąd. Czas na rozmyślania minął, teraz czas na działanie. Upadek firmy był dla Marcina nie tylko problemem do rozwiązania, ale także osobistym wyzwaniem, którego nie mógł sobie pozwolić na przegraną. Niezłomna determinacja i duch walki, które wyznaczały go od samego początku, stanowiły teraz jego największe wsparcie w trudnych czasach. Marcin nie zamierzał biernie przyglądać się kresowi swojego przedsiębiorstwa. Zamiast tego zebrał wokół siebie zespół ludzi, gotowych do walki o przetrwanie firmy. Przez kolejne miesiące Marcin i jego zespół pracowali jak nigdy dotąd, szukając wszelkich możliwych sposobów naprawy sytuacji. Każdy dzień rozpoczynali od intensywnych dyskusji i analizy danych, starając się zrozumieć, co poszło nie tak i jakie kroki należy podjąć, aby to naprawić. Każdy aspekt działalności firmy był dokładnie badany, a każda możliwa strategia była rozważana i analizowana. Nowe strategie i modyfikacje planów były wprowadzane na bieżąco, w oparciu o uzyskane dane i obserwacje. Marcin był gotów na wszelkie zmiany i kompromisy, jeśli tylko miałyby przynieść oczekiwane rezultaty. Nie bał się podejmować ryzyka, ponieważ zdawał sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia. Dla niego walka o przetrwanie firmy była teraz najważniejszym celem, który nie tylko określał jego sukcesy w biznesie, ale również miał ogromny wpływ na losy wielu ludzi związanych z jego przedsiębiorstwem. Niestety, mimo wszystkich wysiłków, straty nadal rosły, a firma pogrążała się coraz głębiej. Każdy kolejny raport finansowy przynosił coraz gorsze wieści, a perspektywy wydawały się być coraz bardziej ponure. Marcinowi i jego zespołowi nie brakowało determinacji ani zaangażowania, ale czasem okazuje się, że to nie wystarcza. Walka o przetrwanie firmy stawała się coraz bardziej zacięta i coraz bardziej bezlitosna.
Czasu było coraz mniej, a presja rosła wraz z każdym dniem. Dla Marcina była to walka nie tylko o przetrwanie swojego przedsiębiorstwa, ale także o zachowanie swojego dziedzictwa i tożsamości. Firma, którą zbudował z takim poświęceniem i determinacją, była dla niego nie tylko miejscem pracy, ale także wyrazem jego marzeń i aspiracji. Nie mógł pozwolić sobie na to, aby to wszystko runęło. Musiał walczyć do samego końca, nawet jeśli nie było już nadziei na sukces. Marcin wiedział, że musi podjąć desperackie środki, jeśli chce znaleźć jakiekolwiek wyjaśnienie dla nagłego upadku jego firmy. Zdezorientowany i zrezygnowany, postanowił zasięgnąć rady tam, gdzie nigdy wcześniej nie szukał pomocy. Wielokrotnie mijając małą wizjonerkę, której stoisko znajdowało się niedaleko jego biura, poczuł, że nie ma już innego wyjścia. Wchodząc do małego, tajemniczego gabinetu, Marcin odczuwał mieszankę niepewności i sceptycyzmu. Wróżka, siedząc za swoim stołem, patrząc w kryształową kulkę, wydawała się być dla niego ostatnią deską ratunku. Jednak głęboko w swoim sercu Marcin zachowywał pewien dystans i sceptycyzm wobec tego typu praktyk. Mimo to jego desperacja była tak wielka, że gotów był szukać pomocy wszędzie. Wróżka wygłosiła przerażającą przepowiednię, w której oświadczyła, że to ktoś z bliskiego otoczenia Marcina jest odpowiedzialny za upadek firmy. Te słowa wywołały w nim mieszane uczucia, poczucie niedowierzania, złości i bezsilności. Jak to możliwe, że ktoś, kogo tak bardzo zaufał, mógłby zadać tak wielką krzywdę? Po opuszczeniu gabinetu Marcin był przepełniony smutkiem i gniewem. Zrozumiał, że musi wziąć sprawy w swoje ręce i rozwikłać tę sprawę samodzielnie. Słowa wróżki brzmiały dla niego jak bzdura, ale jednocześnie nie mógł oprzeć się myśli, że może w nich tkwić ziarno prawdy. Głęboko w swoim wnętrzu czuł, że musi zbadać tę kwestię dogłębnie, nawet jeśli okaże się, że to tylko szalona fantazja. Wróciwszy do biura, Marcin nie mógł przestać myśleć o tym, co się wydarzyło. Czuł się rozczarowany sobą, że zdecydował się pójść na taki krok. Jednak wiedział, że teraz musi działać, aby odkryć prawdę i uratować to, co pozostało z jego firmy. Nie mógł pozwolić, aby upadek, którego doświadczył, był daremny. Następne tygodnie były dla Marcina okresem nieustającej walki o przetrwanie jego firmy. Mimo desperackich wysiłków i licznych prób naprawienia sytuacji, nic nie przynosiło oczekiwanych rezultatów. Straty nadal rosły, a perspektywy stawały się coraz bardziej ponure. Marcin czuł, że traci grunt pod nogami, ale nie mógł pozwolić sobie na załamanie. Musiał działać szybko i skutecznie. Z każdym dniem, kiedy straty stawały się coraz bardziej dotkliwe, Marcin był zmuszony podjąć bolesną decyzję o zwolnieniu pierwszych pracowników. To było dla niego ciężkie doświadczenie, ponieważ wiele z tych osób pracowało w jego firmie od samego początku. Teraz jednak musiał myśleć o przetrwaniu całej firmy, a nie tylko o lojalności wobec nich. Zwolnienia były tylko początkiem. Marcin wiedział, że musi podjąć szybkie kroki, aby zatrzymać lawinę upadku. Wiedząc, że czas się kończy, postanowił sięgnąć po ostatnią deskę ratunku. Zamówił ukrytą kamerę z internetu, aby zainstalować ją w swoim biurze. Było to dla niego ryzykowne posunięcie, ale wiedział, że musi odkryć prawdziwą przyczynę kryzysu, jeśli chce uratować to, co jeszcze pozostało z jego firmy. Kiedy kamera została dostarczona, Marcin natychmiast przystąpił do jej instalacji. Zdecydował się umieścić ją w strategicznym miejscu, które umożliwiłoby mu obserwację każdego zakątka biura. Był zdeterminowany, aby odkryć prawdę, nawet jeśli miałby to oznaczać konfrontację z trudnymi faktami. Teraz, gdy kamera była gotowa do użycia, Marcin czekał z niecierpliwością na to, co ujawni. To był dla niego moment napięcia i niepewności, ale również nadziei na odkrycie odpowiedzi, które mogłyby uratować jego firmę przed całkowitym upadkiem. Zainstalowanie ukrytej kamery w biurze było dla Marcina ostatnią deską ratunku, ostatnią nadzieją na odkrycie prawdziwej przyczyny upadku jego firmy. Po kilku dniach obserwacji nagrań nie mógł uwierzyć własnym oczom. Widział swoją żonę, wchodzącą do biura wieczorem, kiedy już nie było nikogo wokół. Było to wystarczająco zaskakujące, ale to, co zobaczył dalej, wstrząsnęło jego światem. Na nagraniu widział swoją żonę w towarzystwie mężczyzny, którego nie mógł od razu zidentyfikować. Dopiero po chwili rozpoznał go jako pracownika konkurencyjnej firmy, z którą jego przedsiębiorstwo toczyło długotrwałe spory. Z niedowierzaniem obserwował, jak żona i ten mężczyzna przeszukują szafki biurowe i kopiują ważne dokumenty oraz informacje kluczowe dla funkcjonowania firmy.
Dla Marcina to było jak cios piorunem. Cała jego rzeczywistość legła w gruzach. Nie mógł uwierzyć, że osoba, którą kochał i na której zawsze polegał, mogła zadać mu taką krzywdę. Ale nagranie było jednoznaczne i nie pozostawiało miejsca na wątpliwości. Musiał stawić czoła prawdzie, nawet jeśli była ona dla niego najbardziej bolesna. Po obejrzeniu nagrania Marcin siedział w biurze bez ruchu, zupełnie oszołomiony tym, co właśnie ujrzał. W jego umyśle toczyła się burza emocji, złość, rozczarowanie, smutek, ale przede wszystkim głębokie poczucie zdrady. Nie wiedział, co robić dalej. Czuł, że całe jego dotychczasowe życie legło w gruzach, a teraz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w swoim życiu. Po chwili jednak wiedział, że musi działać. Musiał stawić czoła żonie i temu mężczyźnie, musiał się dowiedzieć, dlaczego to zrobili i jak dalej postąpić. To było dla niego bolesne, ale nie mógł pozwolić, aby ta zdrada zniszczyła go całkowicie. Musiał odkryć prawdę i podjąć odpowiednie kroki, aby uratować to, co jeszcze pozostało z jego firmy i jego życia. W szoku i wściekłości Marcin wezwał policję. Nie miał już żadnych wątpliwości co do winy swojej żony. To, co ujrzał na nagraniu z ukrytej kamery, pozostawiło mu jasną i nieubłaganą prawdę. Była to konfrontacja z rzeczywistością, której nigdy by nie przypuszczał. Ale teraz musiał stawić czoła temu, co się wydarzyło. Na komisariacie, podczas przesłuchania, prawda wyszła na jaw. Okazało się, że jego żona i mężczyzna z konkurencyjnej firmy byli kochankami. Wspólnie działali, dążąc do upadku firmy Marcina i przejęcia jej klientów. To była prawdziwa zdrada, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Marcin czuł, że jego świat się zawalił. To, co kiedyś było fundamentem jego życia, teraz legło w gruzach. Było to dla niego nie tylko szokujące odkrycie, ale również bolesna lekcja. Uświadomił sobie, że nie zawsze to, co widzimy na zewnątrz, odpowiada prawdzie. Nawet najbliższe osoby mogą nas zdradzić i zadać nam krzywdę. Była to dla niego trudna lekcja zaufania i wierności, która zostawiła w nim trwałe piętno. Jednak mimo wszystkiego, Marcin musiał podjąć decyzję i działać. Musiał stawić czoła temu, co się wydarzyło, i podjąć kroki, aby zabezpieczyć to, co jeszcze pozostało z jego firmy. To był dla niego moment przełomowy, w którym musiał znaleźć w sobie siłę, by wstać po upadku i ruszyć do przodu. Konfrontacja na komisariacie była dla Marcina trudnym doświadczeniem, ale jednocześnie pozwoliła mu odkryć prawdę i zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Teraz musiał podjąć decyzję co do dalszych działań i znaleźć sposób na odbudowanie swojego życia i firmy od podstaw. To był dla niego czas, który miał przynieść nie tylko zmiany, ale również naukę i wzrost osobisty. Rozprawa sądowa była dla Marcina nie tylko kwestią uzyskania sprawiedliwości, ale także oczyszczenia swojego imienia i obrony swojego życiowego dzieła. Stanął przed sądem, gotów stawić czoła każdej próbie obalenia jego oskarżeń. Zebrani w sądzie świadkowie potwierdzili jego oskarżenia, a dowody zebrane przez policję nie pozostawiały wątpliwości co do winy żony i jej wspólnika. Marcin walczył z determinacją i godnością, nie ulegając presji ani manipulacji ze strony przeciwników. Było to dla niego trudne doświadczenie, ale jednocześnie okazja do udowodnienia swojej siły charakteru i niezłomnej woli. Z każdym dniem procesu sądowego, jego przekonanie o słuszności jego sprawy umacniało się, dając mu nadzieję na ostateczne zwycięstwo. Mimo że dla Marcina wyrok sądu był formalnością, to jednak jego ogłoszenie było chwilą ulgi. Uzyskał sprawiedliwość, a także oczyszczenie swojego imienia z oskarżeń, które na nim ciążyły. Wyrok ten był nie tylko potwierdzeniem winy żony i jej wspólnika, ale także potwierdzeniem, że prawda zawsze wychodzi na jaw. Wyrok sądu był dla Marcina jedynie formalnością. Bardziej dotkliwa była strata zaufania i zdrada ze strony bliskiej osoby. Choć proces sądowy przyniósł mu satysfakcję, to także oznaczał koniec pewnego etapu w jego życiu. Teraz musiał skupić się na odbudowie zarówno swojego życia osobistego, jak i firmy. Strata zaufania i zdrada sprawiły, że Marcin musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością. Musiał pogodzić się z tym, że osoba, którą kochał i na której polegał, okazała się jego największym wrogiem. Było to bolesne doświadczenie, które pozostawiło w nim trwałe piętno. Jednak Marcin był gotów stawić czoła tej trudnej sytuacji. Nie pozwolił, aby zdrada zniszczyła go całkowicie. Zamiast tego, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć proces odbudowy. Musiał zacząć od nowa, ale miał nadzieję,
że tym razem będzie mógł zbudować coś jeszcze silniejszego i trwalszego. Odbudowa firmy była dla niego pierwszym krokiem. Musiał przeanalizować straty i uszkodzenia spowodowane zdradą żony i jej wspólnika i podjąć działania mające na celu naprawienie szkód. Musiał także zająć się odbudową swojego życia osobistego, oczyszczając je z toksycznych wpływów przeszłości i szukając nowych perspektyw i możliwości. Mimo że droga przed nim wydawała się trudna i pełna wyzwań, Marcin był gotów na walkę. Wiedział, że to, co go nie zabiło, tylko go wzmocniło i był gotów udowodnić, że nawet po najtrudniejszych doświadczeniach można się podnieść i iść naprzód. To był dla niego czas przeobrażenia i odbudowy, czas, który miał przynieść nie tylko zmiany, ale również naukę i wzrost osobisty. Po rozprawie sądowej, Marcin postanowił poświęcić się swojej firmie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Z dala od zdrady żony i wszelkich osobistych dramatów, skupił się na rozwoju swojego biznesu. Nie było to łatwe zadanie, ale Marcin był zdeterminowany, aby udowodnić sobie i innym, że nawet największe przeciwności nie są w stanie go pokonać. Zaparł zęby i zabrał się do pracy. Analizował każdy aspekt działalności swojej firmy, szukając możliwości poprawy i wzrostu. Wprowadził nowe strategie marketingowe, nawiązał ścisłą współpracę z klientami i zainwestował w rozwój nowych produktów i usług. Nie stracił wiary w siebie ani w swoje marzenia, mimo że droga do sukcesu wydawała się być długa i wymagająca. Jego wysiłki nie poszły na marne. Wkrótce potem firma ponownie zaczęła odnosić sukcesy. Zaangażowanie i determinacja Marcina zaczęły przynosić efekty, a jego firma powoli, ale zdecydowanie, wracała na właściwe tory. Zyskał szacunek i uznanie w środowisku biznesowym, a jego historia stała się inspiracją dla wielu innych przedsiębiorców. Marcin zrozumiał, że nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą stać się impulsem do rozwoju i wzrostu. Jego walka o przetrwanie i odbudowę firmy uczyniła go silniejszym i bardziej wytrwałym. Teraz, z nowym początkiem, był gotów na kolejne wyzwania i możliwości, które przynosiło życie przed nim. Historia Marcina była pełna wzlotów i upadków, ale przede wszystkim była lekcją o zaufaniu, wierności i konsekwencji. Nauczył się, że największe zagrożenia mogą przyjść od tych, których najmniej się spodziewał. Ale nauczył się także, że w obliczu trudności nie wolno się poddawać, a każdy upadek może być początkiem czegoś nowego i lepszego. Przez lata Marcin doświadczył wielu trudności i przeciwności losu, ale każda z nich przyniosła mu cenną lekcję. Nauczył się, że życie jest nieprzewidywalne i pełne niespodzianek, ale również, że siła charakteru i determinacja mogą pokonać każdą przeszkodę. Jego historia była inspiracją dla innych, którzy także musieli zmierzyć się z trudnościami i niepowodzeniami. Nigdy nie zapomniał o lekcji, którą przyniosło mu życie. Nauczył się, że najważniejsze jest trzymanie się swoich wartości i niezłomna wiara w siebie. Mimo że jego droga była trudna, to jednak dzięki niej stał się silniejszy i bardziej wytrwały. Była to dla niego niezapomniana lekcja, która towarzyszyła mu przez całe życie i pomagała mu radzić sobie z każdym wyzwaniem, które przynosiło życie.